witajcie w kolejnej epickiej bitwie. Dziś wystąpi Maximum Hater, który już kiedyś był u mnie na kanale. Widzowie, którzy od dawna mnie subskrybują i mają niezłą pamięć, powinni tą bitwę pamiętać. To była jedna w ogóle z pierwszych epickich bitew. I teraz akurat tak się wpasowało, że powiedzmy otwieram ten nowy rozdział po tej jubiliuszowej 50. bitwie i 51. Ponownie za gości Maximum Hater w czołgu M48 Patton. Tier 10. O czołgu generalnie nic nie wiem, także nie będę się mądrzył. Ta linia na razie jeszcze dosyć przede mną długa droga. Zobaczymy sobie, co ten czołg potrafi, co potrafi nasz bohater. Pierwszy wypatrzony obiekt 704, ale lepszy cel Maximum Hater sobie znalazł. Ten przeciwnik tutaj kompletnie chyba nie ogarnia sytuacji. Dostaje strzały, w ogóle się nie przemieszcza. Jest zadowolony z tego, że opróżnia magazynek i w tym czasie zginął. Pierwszy frag, 1000 obrażeń. 1-0. Tutaj Maximum Hater razem tutaj z kolegą z plutonu ostro tutaj zaraszowali tą stronę, zdobyli przewagę. Już znalezione dwa isy siódme, które będzie można bokiem wypunktować. Teraz magiczny pancerz isa 7 odbił od boku. No zawsze zadziwia mnie to, że on jest taki magiczny, jak gra się przeciwko niemu. A jak gra się już samym tym isem siódmym, to nagle wchodzi w niego wszystko. Nie wiem, jak to jest, ale chyba taka powiedzmy losowość tego RNG. Wykończony ten jest siódmy, który miał mało HP, jedna lufa mniej. Teraz pełny praktycznie jest siódmy przed Maximum Haterem. Wystrzelił, także można spokojnie wstrzelić pestkę w tą przednią płytę. Spokojnie jak spokojnie oczywiście, w związku z tym magicznym pancerzem, podobno magicznym, jak dla mnie on magiczny w ogóle nie jest. 2-6 w tym czasie, także zła sytuacja zrobiła się. Cały czas tej hater punktuje sobie tego isa 7. Teraz ostro go potraktował Fosz. Maximum Hater go wykończył i 3 fragi, 2700 obrażeń. Zrobiło się 5-7, także dramatu nie ma. 5-8, 5-9, no teraz już niestety dużo gorzej. Teraz pojawił się typ 59, kolejny czołg z magicznym pancerzem. Ale już tutaj ładnie punktowany przez Pluton. W międzyczasie gdzieś tutaj w okolicy pojawia się obiekt 704. Ładnie trafiony obiekt spudłował, także zanim przeładuje, będzie można go wykończyć. I tak jest, czwarty frag, 3600 obrażeń, 8-10. No tutaj już haterowi zostało niecałe 500 HP, także do końca tej bitwy musi bardzo uważać. Teraz system spotowania WOD, czyli zniknął po prostu Centurion w trakcie jazdy z odległości około 200 metrów. No ale no co zrobić? 9-10. Tam T30 na górce. Odbicie od wieży. Kąt nie był zbyt szczęśliwy, dlatego to się wszystko odbiło. Teraz hater zrobił side scrapa. W międzyczasie T30 oberwała, widać właz, być może uda się trafić, ale widzimy, jakie potężne pudło. Totalny, powiedzmy, kalafior, który poszedł kilka metrów nad tą wieżę. 9-11. Kolega z plutonu hejtera też na oparach. Do bazy Indian Panzer zaczął sobie wjeżdżać. T57 na szczęście się cofa. 9-11. 9-12, także został T57, Patton i obiekt 140, natomiast oni mają mało HP, 10-12, to nie jest prosta sytuacja.
Nie wiem jeszcze ile hitpointsów ma T57. Tutaj zapędził się Batchat, który też tutaj chyba już wie, że popełnił błąd, wjeżdżając na tą plażę. Myślał, że już jest po bitwie. No i teraz 5 fragów hejtera, ponad 4000 obrażeń. Został tylko T57 Heavy na 2-4 Centuriona i T30. Niełatwa sytuacja, zważywszy na to, że zostało mu bardzo mało HP i praktycznie jest na strzał od każdego z tych czołgów. Tylko tutaj Centurion, powiedzmy, jeszcze jest szansa, że go na ten jeden strzał nie weźmie. Natomiast E4 i T30 jak najbardziej tak. Także trzeba zagrać to mądrze. T57 walczy z Centurionem. Pojawił się Centurion, dostał strzał. Jeszcze jeden i powinno być po wszystkim. W międzyczasie widzimy E4. Prawie 1700 HP. T57 ma też już tak naprawdę niewiele HP. Udało mu się wykończyć Centuriona. I teraz zostały dwie E4 i T30. Na razie tutaj hejter bardzo dobrze ukrył się, wypunktował E4. Co teraz? Szybki strzał, E4 dostała. Jest w tym momencie w potrzasku. 5300 obrażeń. Ale cały czas trzeba uważać. Jeden nieszczęśliwy strzał i może to przygoda w tej bitwie się skończyć. Próba wyjechania w innym miejscu, żeby zaskoczyć przeciwnika. Zanim obróci wieżą, można oddać ten jeden strzał, znowu się ewentualnie wycofać. No w tym przypadku pewnie już by było po wszystkim, ale ogólnie takie dobre kombinowanie. Niekoniecznie wyjeżdżanie oko w oko z tymi czołgami. Pojawia się T30 na strzał, udało się ją zabić. Szósty frag. Teraz mamy E4 na jeden strzał, która tutaj jedzie plażą. Patrzy się na hejtera, trzeba uważać. Druga E4 tam walczy z T57. T57 ucieka. Na pewno trzeba to rozegrać na zimno. W innym przypadku można zakończyć bitwę. No właśnie takie wygrywanie końcówek wpływa jakby dosyć mocno na współczynnik wygranych. Czy potrafi się tą zimną krew zachować do końca, czy nie. Jak widzimy, w międzyczasie zginął T57 i teraz Maximum Hater są sam na te dwie E4. Musi bardzo uważać. Znowu się zaświecił, ale być może E4 nie zdążyła obrócić wieży. Bez ryzyka. Na szczęście udało się ją zdjąć. Siódmy frag, 5600 obrażeń i jeszcze jedna E4. Cały czas nie jest lekko, ponieważ nie może popełnić żadnego błędu. E4 mniej więcej znajdowała się w okolicach kapa. Jak widzimy, i trzeci pisze, że E4 jest pełna. No to na pewno jest bardzo trudna sytuacja, bo Maximum musiałby tutaj, no tak zaryzykuje szacunkowo, gdzieś z 5-6 celnych strzałów oddać z dobrymi obrażeniami, żeby tą E4 wykończyć. Jej wystarczy jeden strzał. Także zdecydowanie trudna końcówka. Na razie tutaj jest, pojawia się czwórka. Najważniejsze, początek. Udany pierwszy strzał z zaskoczenia. Teraz cały czas trzeba będzie bardzo kombinować, bawić się z tym czołgiem w kotka i myszkę, jeśli chce się myśleć o wygranej. I tutaj często myślę, że błąd graczy mniej doświadczonych polegałby na tym, że próbowaliby się z tą E4 strzelać, ryzykując śmierć i pewnie by zginęli w końcówce. Natomiast Maximum Hater próbuje coś wykombinować. Sytuacja jest naprawdę trudna. Wychylił się troszkę. Dzięki temu, że zrobił side scrapa, przetrwał ten strzał. Teraz wyjazd bardzo odważny na
na E4, strzał w ruchu po włazie, próba objechania, ale tutaj ten teren no nie jest za dobry niestety, nie zdąży. Czy E4 go wykończy, czy nie? Udało się ją objechać, natomiast było tak naprawdę na styk. I jeszcze 43 HP, także dosyć nieszczęśliwie, ale E4 ma chyba rozwaloną ten obrót wieży i udało się to wygrać. Bardzo emocjonująca końcówka. Radley Walters i specjalista. Niecałe 400 expa na pojedynczym i prawie 7700 obrażeń. Bardzo dobrze rozegrany mecz, bardzo trudny i dzięki temu wygrany. Dzięki za obejrzenie i pozdrawiam, cześć.